Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Msza święta jest celebrowana w następujących intencjach. Ksiądz Jan sprawuje za zmarłym Paulinę i Teodora Ryczkowskich, Anny Leona Wiśniewskich, ksiądz Muralczyk za zmarłych Irenę Szulta, zamówioną wnuczki Joanny z rodziną. Natomiast ja sprawuję za ojczyznę. W czasie I wojny światowej stało się jasne, że państwo polskie na nowo zagości na mapie Europy. 11 października 1918 roku pod Paryżem została podpisana bezwarunkowa kapitulacja wojsk Trójprzymierza. Rada Regerencyjna oddała tego samego dnia władzę w ręce Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski. Traktat wersalski potwierdza między innymi, że Rzeczpospolita Polska odzyskuje niepodległość. Z wiarą módlmy się dzisiaj do Boga o zachowanie i utrzymanie tego daru, jakim jest niepodległość, jak również o to, by młode pokolenie Polaków umiało docenić i utrwalić go na dalsze lata. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy godnie sprawowali najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu Bracie i Siostry, że nas dostrzeżono, myślą Bogu, uczynkiem i zaniechaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, wszelka błaga.
przemówił do nich Jezus tymi słowami: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekł do niego faryzeusze: ty samo sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: nawet jeżeli ja samo sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Oto słowo Pańskie. Potęgi Pana, ogłosi Jego wszelkie pochwały,
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazu, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe. Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz ugotowanie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą, abyśmy ujrzeli szczęście Twoich wybranych, radowali się radością Twojego ludu, lubili się razem z Twoim dziedzictwem. Chcemy Cię prawdę tak wesprzeć ramieniem i takim światłem nadać swego ducha i takim serca napełnić płomieniem, żeby w tym ogniu zdobyć krok Państwu. Boże, my pragniemy podnieść się i cudę, lecz w trud swą wierząc na przyszłość trudne. Weź wyciężki na ramiona władz i pójdziemy w ciszy ojczyznę budować. Gdy będzie trzeba, zemlić się 100 razy. Nie będzie rany ni życia żałować, lecz wciąż się modlić w tej pracy do Ciebie. Daj nam się siły sami. Cieszącemu się od pierwszych wieków, nieprzerwaną czcią w Kościele pamiętajmy, że to był ostatni dzień I wojny światowej i odzyskania przez Polskę wolności po długich latach niewoli. Z tej okazji módlmy się do Pana. Módlmy się za Kościół Święty, Jego biskupów i kapłanów, by zjednoczeni wewnętrznie i pełni Ducha Bożego mogli skutecznie apostołować. Ciebie prosimy. Módlmy się za ojczyznę naszą, by zawsze wierna była Bogu i synów swoich wiodła ku szczęśliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za władzę naczelne naszego kraju, aby dbały o podniesienie poziomu moralnego i gospodarczego Polski. Ciebie prosimy. Thank you.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan Bóg Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na złożone dary i spraw, abyśmy całym sercem korzystali z owoców męki Twojego Syna, która się uobecnia w sakramentalnej ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną uchwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęte dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach,
Paulinie, Teodorze, o Irenie i o wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I wszystkich tych, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Marcinem, patronem dnia dzisiejszego, ze świętymi patronami Polski, świętym Stanisławem i świętym Wojciechem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowu, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę z mojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Wydobyli przodkowie nasi, że swoich dusz
przygotowała to słowo na ten dzień dzisiejszy. Zapewne nie pamiętamy, ale wielu pamięta krew przelaną za naszą ojczyznę. To właśnie młodzież nam dzisiaj przypomniała. Brali udział ministranci, bielanki, jak również i brało udział wojsko. Serdecznie dziękujemy wojsku, że przybyło na nasze spotkanie. Również składam serdeczny zapłat zespołowi, wszystkim zgromadzonym, licznie przybyłym siostrom zakonnym za ten udział. Najlepsze moje podziękowanie księdzu Krzysztofowi, który ma wiele obowiązków, a mimo tych obowiązków i pracy znalazł czas, aby młodzież przygotować. Szczęść Boże. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech Bóg was wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwności i udzieli wam swoich darów. Amen. Niech otworzy wasze serca na swoje słowa i przygotuje was na nieprzymijające radości. Amen. Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, abyście biegli drogą przykazań Bożych. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.
patrzymy na mszę świętą, tutaj zaraz przy ołtarzu wszystko rozpoczniemy, tak jak w czasie każdej mszy świętej, ale pamiętamy gorąco o modlitwie w intencji tych, którzy dzisiaj po raz pierwszy założą strój ministranta. W imię Ojca, a opiekun ministrantów ksiądz Krzysztof w intencji wszystkich ministrantów, ich rodziców, przyjaciół i tych, którzy na dzisiejszej uroczystości tutaj razem z nami są. Na początku każdej mszy świętej co robimy? Kto mi powie? Co się na początku każdej mszy świętej czyni? Modlimy się. Modlimy się podczas całej mszy świętej, ale na początku przychodzimy, aby co zrobić? Proszę. Aby się przywitać z Bogiem. To dobrze, ażeby się dobrze przywitać z nami w sercu, i dlatego na początku przeprosimy Pana Jezusa za wszystko, co może wypowiedzieć. Thank you.
chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Bądźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźmijcie posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem zbrawniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przybyliście mnie. Przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. Król im odpowie, zaprawdę powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają mi ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie im, zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Świętego. Amen. Drogi księży proboszczu, w imieniu chłopców, którzy stoją przed Tobą, proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego. Czy są świadomi wielkiej godności ich stan, tak i jego obowiązków? Zostali o tym pouczeni. Kochani chłopcy, znając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż, zwycięski sztandar naszej wiary. Będziecie nadal z nami, z rękami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga prosić wadziwego świata. Drodzy ministranci, dla umocnienia waszej woli, słuszcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenie. Niech przystąpią ci, którzy mają być dzisiaj przyjęci pod gronem ministrantów. Kutlewski Arek. Brylski Kuber. Jest. Grzybek Krystian. Jestem. Górecki Piotr. Jest. Iwański Maciej. Katkerski Marek. Jestem. Kępiński Piotr. Jestem. Kępiński Jarosław. Jestem. Kamiński Mateusz. Jestem. Kalinowski Mikołaj. Jestem. Lewandowski Piotr. Jestem. Piątkowski Łukasz. Jestem. Szumski Tomasz. Jestem. Wiśniewski Krystian. Jestem. Wiśniewski Karan. Jestem. Zemlak Jarek. Ziółkowski Mateusz. Jestem. Ziółkowski Michał. Jestem. Szakowiecki Mateusz. Jestem. Wszyscy razem za chwilę usłyszcie Bogu przyrzeczenie. Panie Jezu Chrystus, Król Wszechświata, Twoje święto, stajemy przy Tobie, jak mi znanie dziękujemy. Zawsze Tobie, przez Królowi poparza i dawać mnie przykład wiary, to, co się na nim dokonuje, Twoją mocą. Ślubujemy Ci, Panie. Ślubujemy Ci, Panie! Chcemy w codziennym życiu być przykładem życia zgodnego z wiarą, którą jako ministranci chcemy swoją postawą zawsze wyznawać i dla niej zachęcać. Ślubujemy Ci, Panie. Ślubujemy Ci, Panie! Niech ministranci zawołają.
przybyć tutaj dzisiaj do tego ołtarza, by otrzymać komrze, palenkę i wysłużyć Chrystusowi, drugiemu człowiekowi. Pamiętajcie o dobroci, miłości rodziców, wychowawców, księży, szczególnie księdza opiekuna, za siebie, ale przede wszystkim za swoich rodziców. Wyprawiajcie, przypominajcie o obowiązku ministranta. Wszystkim tutaj zgromadzonym chciałbym serdecznie podziękować za obecność na tej uroczarach. Zapraszam w imieniu wszystkich nowych ministrantów tej parafii. Kochane dzieci, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze kazanie właściwie się już odbyło, bo wszystkie dzieci obserwowały, jak tutaj kandydaci na pierwszych ławkach najpierw stali przy nich, później siedzieli, później wychodzili, ręce im tak drżały. Kto to widział? Widział ktoś czy nie? Ja też widziałem. Właśnie o to chodzi. Ręka na bok. Patrzcie, jakie to jest przeżycie, jak się trzyma piękną, białą kążę i już tą szarfę zabiorą, przestaje być jakimś tam kandydatem, tylko jestem już prawdziwym ministrantem. I to patrzcie na oczach wszystkich. My wszystko, żeśmy widzieli, obserwowali i słuchali takich słów, które nazywamy ślubowaniem. Co to znaczy ślubowanie? Kto mi powie? Znaczy, jak się do kogoś przyłącza. W szkole się przyłącza. W szkole się przyłącza, w kościele do Pana Jezusa się przyłącza, prawda? Dobrze. I co w tym ślubowaniu się mówiło? Kto słuchał uważnie, bo niektórzy to wiecie. Patrzycie, tak nie widzieli, o co chodzi. Kto wie? Co oni mówili, powtarzali po ministrancie seniorze? Co powtarzamy? Proszę, już. Ty byłeś pierwszy. Ślubujemy. Ślubujemy, to znaczy przyrzekamy. To znaczy, że od tego momentu chcemy być jakimi ministrantami? Jakimi? Takimi ślimokami, tak? Takimi, którzy nie pamiętają o służeniu przy ołtarzu. Którzy, a co mnie tam? Było, skończyło się. Jakimi? Wiernymi i dobrymi. Wiernymi i dobrymi ministranci. Słuchają. Już ministranci. Już nie ma kandydatów. Przynajmniej na razie. I zauważcie, kochani, jak tutaj dziewczyny na was patrzyły. Ja wszystko obserwowałem z boku. Ministranci się pięknie stoją, a dziewczyny obserwują. A to mój kolega, a to mój braciszek. A to może mój narzeczony, prawda? To są wspaniałe chwile naszych wspólnych przeżyć. Bo właśnie dzisiaj jest wielkie święto ministrantów. A jakie to jest święto? Ksiądz na początku mówił. Kto pamięta? Podchwytliwe pytanie. Kto wie? O! Tam jest aniołeczek. Co to za święto? Święto. O, było. Jakie dzisiaj mamy święto? Kto szuka? Proszę bardzo. Chrystusa Króla. Otóż to. Chrystusa Króla Wszechświata. Kto to jest król? Kto mi powie? Wszyscy wiecie, kto jest król. Co musi mieć król? Na zewnętrznie, na ministrach będzie czytany. Ale pamiętajcie, kochane dzieci, a szczególnie ci już ministranci, że ślubowanie się skończyło. Pelerynki piękne mają, śliczne kończy też. Teraz się rozpocznie służba domu. Proszę. Pan Bogu. A my wszyscy, przychodząc do kościółka, będziemy obserwować.
ministra dobrze powinien dożyć w czasie służenia. Co jeszcze? Ja tylko stoi przy ołtarzu. Podaje się do kulki, patelę trzyma. Co jeszcze robi? Proszę. O. prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, ci, którzy dzisiaj wstali
poznawali Chrystusa w naszych bliźnich i w ten sposób budowali Królestwo Boże na ziemi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jaką jeszcze intencję tylko dzisiaj chcemy w imieniu wszystkich dzieci teraz powiedzieć? Głośno, proszę. Za wszystkich misjonarzy. Dobrze, ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich ministrantów, że dobrze służymy przyodarzy. Bardzo dobrze, ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I może na dzisiaj, jak wiemy, że jest tyle wspaniałych intencji. To już by było wszystko. Wszystkie te intencje, które dzieci mają w serduszkach zapisane, przedstawiamy Panu Jezusowi, aby przyjął naszą modlitwę, który żyje i króluje na wieki wieków. Siadamy i gości śpiewamy. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas
podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Naszym biskupem Bronisławem, jego biskupami pomocniczymi, duchowieństwem i całym ludem odkupionym. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych z rodziny Czerwińskich, Wiśniewskich i Orzechowskich i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Dominikiem Savio, patronem ministrantów, błogosławionym Alojzym Orionem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. A teraz, kochane dzieci, w duchu jedności, wszyscy odmówimy tę piękną modlitwę, której nauczył nas sam Pan Jezus. Weźmiemy się za rączki, odważnie do góry, to jest modlitwa jedności i mówimy wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Wchodzimy dzisiaj pod tą postacią chleba eucharystycznego,
pragnie On przybywać do serc naszych. Błogosławieni ci, którzy swoje serce otwierają i pozwalają Panu Jezusowi królować w nim. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ale to ci mówię.
teraz, kochane dzieci, chcę na zakończenie jeszcze zaprosić wszystkich na mszę świętą za tydzień. Gorąco was proszę, już widzieliście, że pierwszy śnieg spadł. Różne zapowiedzi zbliżających się świąt są. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą Adwentu. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Królu Wszechświata, umocniłeś nas swoim ciałem w tej mszy świętej. Dodawaj łask i swojego błogosławieństwa do codziennego świadczenia o Tobie w naszym życiu i w naszym otoczeniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze mamy gości. Prosimy Panią o jedno. Niech nas błogosławi.